Hej, witamy w nowym filmie. Zwierzęta domowe mogą być bardzo towarzyskie. Psy i koty są najbardziej popularnymi zwierzętami domowymi, jednakże niektórzy idą o krok dalej i chcą zwierzęta, które nie każdy ma. Zwierzęta, które dziś Wam pokażemy, są dość rzadkie i nieczęsto spotykane jako zwierzęta domowe. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 10. Kangury występują głównie na wolności w Australii i Nowej Gwinei. Australijczyk imieniem Jack O'Doherty trafił na pierwsze strony gazet, kiedy to w 2016 roku opublikował film o swoim kangurze. Kangur jest teraz jeszcze mały, ale w końcu urośnie do długości od 1,5 do 2,8 metra. Mówi, że uratował kangura po tym, jak zobaczył go idącego na poboczu autostrady w Sydney. Czekał, żeby sprawdzić, czy pojawi się matka kangura, ale kiedy do tego nie doszło, zabrał go do domu. Dał Damienowi dom i od tego czasu oboje stali się bliskimi przyjaciółmi. Damien wszędzie podąża za swoim właścicielem i Jack postanowił nagrać kilka filmów, na których widać na przykład zamki z piasku i miejsce, gdzie kangur jest przywożony do ośrodka dla zwierząt, w którym może prowadzić zdrowe życie i ostatecznie zostać wypuszczonym na wolność. Numer 9. Pewnie nie spodziewaliście się skunksów na tej liście. Te zwierzęta są znane z tego, że mogą emitować jakiś rodzaj cieczy o nieprzyjemnym zapachu, gdy czują się zagrożone. Pochodzą z Ameryki i zostały po raz pierwszy wspomniane przez Krzysztofa Kolumba. Skunksy były znane z tego, że żywiły się gryzoniami i robactwem. Jednakże skunksy jako zwierzęta domowe są dosyć rzadkie. Wynika to z surowych zasad, które istnieją, aby się nimi opiekować. Można je posiadać w kilku krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Holandii i Niemczech. W niektórych przypadkach gruczoły zapachowe są usuwane, ale większość skunksów wciąż je ma. Raz oswojone w rodzinie, są spokojnymi i słodkimi zwierzątkami. Używają ich mechanizmu obronnego tylko wtedy, gdy czują się naprawdę zagrożone lub bardzo zestresowane. Numer 8. Wilk jest przodkiem psa i zamieszkuje głównie na północnej półkuli, gdzie mieszkają na wolności. W 2019 roku ukazały się artykuły o ogromnym wilczurze, którego DNA to w 87,5% wilk szary, w 8,6% syberyjski husky oraz w 3,9% owczarek niemiecki. Wilczur imieniem Yuki ma 12 lat, waży około 60 kg i mieszka w schronisku dla zwierząt w Naples na Florydzie od 2008 roku. Opiekuje się tam nim pracownica o imieniu Brittany Allen. Yuki stała się zbyt duża dla swojego poprzedniego właściciela i stało się zbyt trudne, by opiekować się zwierzęciem. Mówi się, że Yuki je około 5 kg surowego mięsa 4 razy w tygodniu i towarzyszy mu inna samica wilczura w zagrodzie. W wielu krajach nielegalne jest posiadanie wilczaka jako zwierzęcia domowego i tylko niektóre stany w Ameryce i Rosja na to pozwalają. Czy wiesz, że są też wilki na wolności w Europie Zachodniej? Całkiem przerażające, nie sądzisz? Pewnie pojedziemy objazdem, kiedy natkniemy się na jednego. Numer 7. Alpaka, zwana również lamą górską, jest zwierzęciem pochodzącym z południowej Ameryki i należy do wielbłądowatych. Można też trochę porównać to zwierzę z lamą. Alpaki są jednak nieco mniejsze i są trzymane głównie w stadach w Andach, górach południowego Peru, Ekwadoru i Chile, na wysokości 3800 metrów nad poziomem morza. Jak lamy, alpaki też plują. Robią to tylko wtedy, gdy się obawiają lub chcą okazać dominację. O dziwo, alpaki zdają się zdobywać coraz większą popularność jako zwierzęta domowe. I widzisz je coraz więcej w różnych krajach. Jednym z powodów, dla których alpaki hodowane są, jest ich wspaniałe futro, z których wykonana jest wełna, a następnie sprzedawana dalej. Chewy i Alfis to dwie alpaki, które są bardzo popularne na Instagramie. Obie mieszkają w Australii i mają własne strony z ponad 230 i 500 tysiącami obserwujących, na które naprawdę warto rzucić okiem. Numer 6. Węże jako zwierzęta domowe nie są już tak dziwne w dzisiejszych czasach. Jednakże niektórzy ludzie idą o krok dalej. Rodzina LeBlanc jest z Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. Podobno mają setki węży i jaszczurek. Po tym, jak sklep zoologiczny musiał zostać zamknięty, nie mieli wyboru, więc zabrali zwierzęta do domu. Jednym z węży w kolekcji jest pyton birmański o długości ponad 6 metrów. Pyton birmański to jeden z największych gatunków węży na świecie i pochodzi z południowo-wschodniej Azji, gdzie mieszkają na terenach bagnistych. Trójka ich dzieci bawi się z wężem. Myśli, że to niebezpieczne? Według ich ojca, Erika, nie ma się czego bać i zawsze jest w pobliżu, jeśli coś pójdzie nie tak. Mówi też, że uczył dzieci, jak obchodzić się z wężami. Jak widać na tych zdjęciach, jego córka relaksuje się na kanapie z wielkim pytonem i oboje wydają się być spokojni. Numer 5.
Według danych World Wildlife Fund w 2014 roku pozostało tylko 1864 pandy dzikich, z których 400 było w niewoli. W naturalnym środowisku pandy można znaleźć tylko w Chinach, ale populacja zmniejsza się ze względu na utratę siedlisk. Rozmnażanie jest o wiele trudniejsze u pand niż u innych zwierząt. Mimo to można zobaczyć wiele pand w ogrodach zoologicznych w innych krajach. Jednak to Chiny decydują o tym, który kraj dostanie pandy, a który kraj nie. Wiele krajów na świecie postanowiło kupić pandy z Chin dla ich zoo. Nie jest legalne posiadanie pandy jako zwierzęcia domowego, ale można zajmować się pandą w Chinach. W niektórych przypadkach dozorcy noszą kostium pandy. To minimalizuje stres zwłaszcza młodych pand. Spędzają wszystkie dni na wychowaniu i opiece nad pandami, jakby były własnymi zwierzątkami. Numer 4. Ryś jest kocim drapieżnikiem występującym głównie w Europie, Azji i Ameryce Północnej, na terenach górskich lub w lasach. Przez zmiany klimatyczne i ludzi zwierzę coraz bardziej traci swoje siedliska. Jest kilka osób na świecie, które mają rysia jako zwierzę domowe. Rodzice 11-letniej dziewczynki z Rosji przywieźli 4-letniego rysia imieniem Zen dla niej ze schroniska dla zwierząt. Zen mruczy jak kot, ale słucha jak pies i choć znacznie większy od normalnego kota, śpi nawet w tym samym łóżku co dziewczynka. Ryś lubi bawić się z innymi kotami w rodzinie i jest bardzo słodki, ale mimo że bardzo miły dla swoich właścicieli, pozostaje dzikim zwierzęciem, więc musi być wyszkolony w specyficzny sposób. Numer 3. Szop pracz jest zwierzęciem występującym głównie w Ameryce Północnej. W naturze młode szopy często padają ofiarą drapieżników takich jak puma i orzeł przedni. Żyje on na obszarach leśnych w pobliżu jezior i strumieni wodnych, ale można je również znaleźć na terenach miejskich. Szopy są znane z tego, że mają wściekliznę, ale często są też postrzegane jako brudne i brutalne. Kobieta imieniem Rosie Kemp znalazła pewnego dnia szopa na podwórku na Bahamach, który spadł z drzewa. Poczekała chwilę, by zobaczyć, czy przyjdzie mama szop, aby go odebrać, ale kiedy nikt nie przyszedł, postanowiła zabrać zwierzę do domu i zająć się nim. Szop lubi bawić się z psami, a nawet spać razem w łóżku. W rzeczy samej Pumpkin myśli, że jest psem i ma swój własny Instagram z prawie 1,5 miliona obserwujących. Numer 2. Kraczan madagaskarski jest owadem pochodzącym z Madagaskaru, kraju we wschodniej Afryce. Żyją na drzewach w tropikalnych lasach deszczowych i są zwierzętami nocnymi. Mogą urosnąć do około 15 cm i zjadać inne, mniejsze od niego owady i owoce. Jedną z cech charakterystycznych kraczana madagaskarskiego jest jego specyficzne syczenie. Dźwięk ten jest wytwarzany z boku ich ciała, gdy szybko oddychają. Im są one większe i silniejsze, tym bardziej syczą, ale używają tego dźwięku również wtedy, gdy się denerwują lub w celu przyciągnięcia partnera. Wiele osób uważa, że jest to bardziej szkodnik niż zwierzę domowe, ale jest kilka osób, które przygarniają te zwierzęta do własnych domów. Karaluchy w zasadzie jedzą cokolwiek, ale wolą jeść rośliny z miąższem, ale spożywają też zgniły materiał i czasami ich własny gatunek. Numer 1. Kukangi to grupa nocnych naczelnych znalezionych w pobliżu południowo-wschodniej części Azji. Od razu pewnie uważacie, że są bardzo urocze, więc rozumiesz, dlaczego ludzie chcieliby go jako zwierzaka. Ale kukang jest znany z trującego ugryzienia. Te toksyny są w gruczole na ramieniu, który liżą. Bardzo rzadko zdarza się, żeby naczelne miały pchły, a one używają tego głównie jako czynnika odstraszającego inne drapieżniki. Może to być nawet śmiertelne dla ludzi. Pomimo tego, że jest to zabronione, wydaje się, że na YouTube jest kanał, który ma kukanga jako zwierzę domowe. Jedyną informacją, jaką udało mi się znaleźć, jest to, że zwierzę ma na imię Azuki i został urodzony i wychowany w Japonii. Jakie zwierzę z tej listy chcielibyście mieć jako zwierzę domowe? Dajcie nam znać w komentarzach. Poza tym zostawcie kciuka w górę, jeśli podobał Wam się film. Jeśli chcecie zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij jeden na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.